Witajcie w moim parku staroci. Tutaj pojazd z 69 roku, przyczepa Sanok. A więc sędziwy wiek, 31 plus 21, 52 lata. Stan, można powiedzieć, taki do remontu, przedagonalny. Tutaj połowę młodszy Ford Mondeo, mój Mustang, 26 lat, rocznik 95. Tutaj 41 lat, rocznik 80 i tutaj w sumie też już staruszek, 15-letni Ford Focus, rocznik 2006. Jeszcze jeden dziadek stoi w stodole, też prawie pół wieku, także takie sprzęty posiadam. No, ale co, dzisiaj odcinek o 30, właściwie jak się sprawuje po remoncie? Po remoncie, który wykonałem samodzielnie. Można powiedzieć, że minęło pół roku. Co się od tej pory wydarzyło? Jestem ogólnie zadowolony z efektu swojej pracy. Bardzo nawet, gdyż robiłem to pierwszy raz samodzielnie. Z pomocą internetu, książek. Nigdy wcześniej, można powiedzieć, nie zagłębiałem się w temat 30. To były moje pierwsze grzebania. W przykładowo zwolnicach, czy tam w plecaku, także w kolumnie kierowniczej i tak dalej. To były moje pierwsze próby napraw, remontów i tak dalej, tego typu sprzętu C330. Od tej pory miałem oczywiście różne jakieś tam atrakcje, że tak powiem. Pierwszą była stacyjka, o której już wiecie, była wymieniana z tego tytułu, że była lipnej jakości, nie łączyło po prostu tam, filmik jest na kanale, to już wiecie. Druga akcja, zaczął mi się tutaj topić przewód, prawdopodobnie zwarcie, nie jestem na 100% pewien, czy to od tego tutaj, o, widzicie, tutaj jest takie przysmolone, tak jakby coś, kurde, się zapaliło, tak jakby coś prawie wybuchło, to jest taki trz. Tu leciał przewód i opierał się o tą śrubę, która ma dosyć takie ostre krawędzie i to pracuje dosyć tak energicznie podczas pracy, no i chyba w tym miejscu się przetarł ten przewód, który, no, nie ukrywajmy się, ta instalacja nie była w takiej super, że tak powiem, koszulce tej otulinie, tak jak powinna być. Tutaj na przykład mam otulinę ze starego ciągnika, która jest, no, mega gruba, mega porządna w porównaniu na przykład do tego, co dostałem w tej instalacji, którą kupiłem na jednym z popularnych serwisów internetowych. Instalacji za 100 zł. O, tu jest jeszcze ślad, pozostałość jeszcze po tych szkodach. Ponieważ ten główny przewód zasilający zaczął się topić, spalił przy okazji bodajże trzy inne przewody, jeszcze tam troszkę szkód porobił, no było tego trochu, tutaj leżą, o, te przewody, zobaczcie, jak się zjarało wszystko, no grubo było, no musiałem kupić nowe przewody, kupiłem lepsze oczywiście, pojedyncze takie. Gdybym dziś robił instalację, to nie wiem, czy nie zrobiłbym sobie jej sam po prostu. Bo te przewody w porównaniu do, ta jakość tych przewodów w porównaniu do starej instalacji, no to no nijak się ma, no. Te przewody nie są takie, jak powinny być. Tak jak były przynajmniej, o. Wzorcowo, w oryginale. No, dzięki temu, że miałem wyłącznik prądu, no to zgasiłem, aczkolwiek no szkody już były dosyć spore. Udało mi się je wszystkie pousuwać. Nie nagrywałem jakoś. Już nie pamiętam, pewnie czasu nie było. No, to była druga taka akcja, dosyć konkretniejsza. I co jeszcze? Coś tu jeszcze miałem. Aha, świeca żarowa. Świeca żarowa. Kolejna atrakcja związana z jakością nowych części. Świeca żarowa, w której doszło do zwarcia. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. W każdym razie tutaj ta podkładeczka, ona jest jakby przyspawana. Tu w tym miejscu, o. Jest tak jakby przyspawana,
A więc pojawiło się tutaj zwarcie. Zwarła się z tym drucikiem, który powinien się zagrzać. A więc prąd powinien pójść od tego pachołka, od dołu tutaj. I przez całą spiralkę pójść. I spiralka powinna się nagrzać. Ale się nie nagrzała z tego tytułu, że tutaj no się przetopił, że tak powiem, ta dziurka, bo tu wchodzi ta sprężynka, o, ten element, o, tutaj wchodzi właśnie w tą dziurkę i tu widać, że się to przetopiło, spotkał się właśnie z tą blaszką, z tą podkładką, no i się zrobiło najzwyczajniej w świecie zwarcie i przewody mi zadziałały normalnie jak świeca, zamiast świeca się zacząć grzać. No i też tu mi poszło po tym przewodzie. Na szczęście się w porę kapłem, że jest rozgrzane i wyłączyłem wyłącznik prądu. Po raz kolejny mnie uratował. No i co? Nie wiedziałem na początku oczywiście, no bo skąd mogłem wiedzieć. Metodą prób i błędów doszedłem w końcu, że to świeca. To jest jedna ze świec, którą wymieniłem, bo wymieniłem tylko jedną. I gdy już wiedziałem, że to świeca, no to byłem na 100% przekonany, że to ta stara świeca się popsuła. A to się okazało jednak, że ta stara świeca jest dobra, a nowa świeca, którą wymieniłem, bo są dwie, tak? Poszła po raz kolejny jakość części do ciągnika C330 tutaj się, że tak powiem, no objawiła. Kupiłem nową świecę. No zobaczymy, no droższa, dużo droższa niż ta, bo ta kosztowała chyba 12 zł, a tą, którą kupiłem, jest no 4 razy droższa, można powiedzieć. Zobaczymy, czy to będzie już lepszy produkt, czy nie, aczkolwiek no, jeśli chodzi o jakość części nowych do tego typu sprzętów, no to powiem szczerze, że gdybym się dziś zabierał za taki remont, no to wiele części bym wolał jednak ratować. Starych części wolałbym ratować, niż kupować po prostu ten, nie wiem, indonezyjski, czy tam indyjski, czy chiński jakiś tam zamiennik. No, także no trochę wiedzy człowiek nabył. Jeśli chodzi o wycieki były jakieś tam na początku, ale głównie z tego tytułu, że nie chciałem po prostu dokręcać zbyt mocno niektórych śrub, korków, oleju, nie chciałem zbyt mocno dokręcać. Nie jestem na tyle doświadczonym mechanikiem, żeby wiedzieć, z jaką siłą to dokręcić. Klucza dynamometrycznego w sumie nie miałem wtedy, także też nie za bardzo. No, a to są gwinty delikatne w korpusie, one są kruche, łatwo je zerwać. Wszystkie, które się jakieś tam pojawiły, podokręcałem po prostu wszystko i jest ogólnie w porządku, jestem zadowolony. I co jeszcze? Zobaczcie, mamy tu puste miejsce. Tu będzie skrzynka narzędziowa, ja już sobie tu przygotowałem miareczkę. Wymierzymy sobie to wszystko i zbudujemy sobie po prostu skrzyneczkę narzędziową sami. Będzie elegancka skrzynka, która nam pomieści, tutaj posegreguje to wszystko. Bo te podstawowe jakieś tam narzędzia, tak to, że warto mieć. I żeby to było tak rozsądnie pomyślane i uporządkowane, nie? No, także pomierzę sobie zaraz to wszystko. Zapraszam na kolejny, przy okazji na kolejny film właśnie z budowy takiej skrzynki narzędziowej do C330. I co jeszcze? Jeszcze jedna jest sprawa w sumie do Was widzów. Czy ktoś może się orientuje, z jakiego tytułu pojawił mi się olej w liczniku. Normalnie po lince poszedł olej i doszedł olej do licznika i zaczął kapać z licznika dosłownie. Także może ktoś się orientuje, to mi podpowie. No bo nie wiadomo, czy się to nie skończy wymianą licznika kolejną. No. No ale skoro idzie mi olej gdzieś tam po lince, no to nie wiadomo, czy nie trzeba będzie się brać za jakieś tam rozpławianie. Oj, nie wiem, zobaczymy. No, rozpławić i tak będę musiał kiedyś, i tak będę musiał ten ciągnik, także nie ominie mnie to. Nie brałem tego pod uwagę, że to będę robił w tym roku, no ale nie wiadomo, czy nie trzeba będzie. Dobra, zmierzmy tutaj. Jakie to mogłoby być wysokie? Aha, tu jest takie coś. Dobra. To pasowałoby na profilu.
a potem na potem blachę. Dobra. I przewiercić profil z blachą. Żeby to podnieść, bo ta śruba jest wyższa, tak? Także to trzeba unieść, tak? I odtąd mierzyć mniej więcej. 30 to jest za dużo. 25. 5, no 25 bym dał. I zobaczcie tutaj. To jest trochę wąsko. Trzeba jeszcze brać pod uwagę, jak to się będzie tutaj pracować, żeby mi to nic nie zawadziło. Dobra. Trzymajcie się. Zapraszam na kolejny film. Budowa skrzynki narzędziowej do ciągnika C330. Na razie. Hej.